Witam Cię serdecznie. Kolejne 12 zadanie z matury 2016, poziom podstawowy z maja. Zadanie mamy takie. Funkcja f określona jest wzorem f od x równa się 2x do potęgi trzeciej przez x do potęgi szóstej plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Wtedy f od minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3 jest równe. Co trzeba zrobić? No, trzeba oczywiście, skoro mamy f od jakiejś wartości, to zamiast x'a podstawić ten minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3. Czyli będziemy musieli sobie w to miejsce tutaj, zamiast tego x'a, a może inaczej, zamiast tutaj tego x'a i tego x'a, podstawimy sobie oczywiście minus pierwiastek z 3 przez 3, no i to policzymy, tak? Więc lecimy tak. Dwójeczko sobie przepisuję. Zamiast x'a wpisuję to nasze minus pierwiastek z 3 przez 3 minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3, a nie pierwiastek 3 przez 3. Pierwiastek trzeciego stopnia z 3. Ten x był do potęgi trzeciej, więc tu sobie dorzucam potęgę trzecią. Przez. Będzie do potęgi szóstej plus 1. Oczywiście co będzie do potęgi szóstej? No ten minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3. Ok. Jasne? Czyli w miejsce x podstawia minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3. Tu i tu. No i liczymy. Dwójeczkę sobie przepisujemy. I teraz mamy tak. Tu jest trzecia potęga. Tu jest trzecia potęga. Więc ten pierwiastek z trzeciego stopnia z tą trzecią potęgą się praktycznie biorąc kasuje. I zostaje minus 3. Tu jest oczywiście razy minus 3. Przez. Parzyste potęgi, bo tu jest szósta potęga, kasują minusy, więc tego minusa tu praktycznie nie ma. A szóstka i trójka, one się jakby podzielą i z pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do potęgi szóstej zostanie po prostu 3 do potęgi drugiej. I dodajemy jedyneczkę. 2 razy minus 3 to jest oczywiście minus 6. 3 do potęgi drugiej to jest 9 plus 1 to jest 10. No i to nam się jeszcze ładnie skróci przez 2, czyli wyjdzie minus 3 piąte. Jest taka odpowiedź, zakreślamy i to kończy nasze zadanie, tak? Czyli po prostu jest podstawienie. A propos jeszcze tego tutaj, bo pierwiastek z jakiejś liczby a do potęgi stopnia y, a jak to będzie do potęgi x, to to jest po prostu a do potęgi x przez y, tak? Czyli jeżeli ja miałem szóstkę, a tu miałem trójkę, to będzie 6 podzielić przez 3, to jest 6 trzecich, czyli 2, tak? Dlatego tu się pojawiło 3 do potęgi drugiej, no bo a zostaje takie samo. I tyle. Także podstawić troszkę działań na potęgach i to tak naprawdę kończy nasze zadanie. Myślę, że nic trudnego. Niemniej jednak, jak masz jakieś pytania, śmiało w komentarzach. A ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć!